Artur Baranowski, czyli zwycięzca jednego z najnowszych odcinków teleturnieju 1 z 10, przez ostatnie kilka dni podbija internet. Dosłownie z dnia na dzień stał się on bardzo popularny, przez co pod jego dom przyjeżdżają dziennikarze, a on sobie tego nie życzy. Za chwilę przeczytam wam wywiad z jego ojcem, ponieważ sam Artur nie rozmawia z dziennikarzami, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że nie są zadowoleni z takiej popularności. A oprócz tego w internecie latają informacje, że Artur miał nie dojechać na finałowy odcinek, który będzie miał premierę właśnie dziś wieczorem. Bardzo możliwe, że większość z was, która ogląda ten film, jest tu właśnie po emisji odcinka i czeka na odpowiedź, co się stało, dlaczego Artur nie dojechał. Wszystkie informacje wam dzisiaj przedstawię. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z panem Arturem oraz jego popularnością, to tutaj macie odnośnik do wczorajszego filmu, gdzie wszystko wytłumaczyłem, no a teraz lecimy z tymi newsami, które są w tytule. Zacznijmy od tematu czy oraz dlaczego Artur miał się nie pojawić na nagraniach do finału. Pierwsze informacje na ten temat latały już wczoraj wieczorem, nawet widzowie mi to podsyłali, aczkolwiek no nie wierzyłem w to za bardzo, lecz dziś faktycznie informacje obiegły pół internetu, więc wam je przedstawię. Wydaje mi się, że najbardziej rzetelnym źródłem będzie strona RMFFM, także posłuchajcie. Jak powiedział nam Sołtys, Sołtys wsi, w której właśnie Artur mieszka, Baranowski po znakomitym występie w 19 odcinku nie dojechał na nagranie wielkiego finału. Nie dojechał na ten finalny odcinek, bo za Warszawą mu się rozkraczył samochód. Ciekawa historia, tak mi jego tata powiedział. Chyba to w Lublinie miało być nagrywane, mówił Pietruszewski. Pietruszewski, czyli właśnie Sołtys. I tak, to jest prawda, Studio 1 z 10 znajduje się w Lublinie. Pan Artur jechał z miejscowości Śliwnik. Sołtys powiedział, że samochód mu się rozkraczył za Warszawą, więc jak możemy zobaczyć, większość drogi miał już za sobą. Ja mam do tej pory cicho nadzieję, że może ktoś z produkcji pojechał po niego, aby trafił na ten finał faktycznie, no ale nie wiem, ja to nagrywam o godzinie 15, zobaczymy jak będzie, kiedy finał zostanie opublikowany. Na ten temat wypowiedział się nawet Krzysztof Stanowski, pisząc: jak masz gościa, o którym mówi cała Polska i psuje mu się auto, to wysyłasz helikopter i ekipę reporterską i pokazujesz akcję w wiadomościach i grzejesz na tym maksa. Jeśli zamiast tego machasz ręką i mówisz, gramy bez niego, to nie rozumiesz swojej pracy. Tak, tylko finał był zanim poszło to wiralem, a myślę, że osoby odpowiedzialne za produkcję z TVP raczej są na tyle zbetoniałe, że nie zauważyły potencjału. Ale finał był kręcony przed emisją odcinka, w którym gość stał się sławny. Teraz drugi temat, mianowicie pan Artur oraz jego rodzina mają dość popularności. Dziennikarka portalu Wirtualna Polska pojechała do miejscowości, w której mieszka Artur. Chciała z nim przeprowadzić wywiad, aczkolwiek on nie wychodził z domu, więc porozmawiała z jego ojcem. Więc jak przekazał, jesteśmy już tym zmęczeni. Nie spodziewaliśmy się, mówi ojciec pana Artura, z którym rozmawiam przez furtkę ich gospodarstwa. Mieszkamy tu spokojnie, cicho, a tu nagle wszyscy chcą rozmawiać z synem. On nie ma na to siły, nie jest przygotowany. Nikt by tego nie wytrzymał, człowiek by zwariował, mówi. I dodaje, że jest dumny z syna, ale nie spodziewał się, że tak wiele osób będzie zainteresowanych, by z nim rozmawiać. Dziennikarka dodała, że zanim rozmawiała z ojcem Artura, to najpierw próbowała się skontaktować właśnie z nim. Wysłała SMS-a, aby namówić go na rozmowę, natomiast Artur odpisał: nie ma mnie w domu, ja nie mieszkam w Śliwnikach. Natomiast Sołtys był bardziej rozmowny i przekazał nam takie słowa. Pytałem ojca Artura, czemu wcześniej się nie chwalił, że syn będzie w 1 z 10. Mówił, że nie chciał, bo mogła mu się powinąć noga i byłby wstyd. Jaki wstyd? Przecież to teleturniej. Wszystko mogło się zdarzyć, a tymczasem pokazał coś niesamowitego. Zdradził też informację, jaki jest pan Artur. Nieśmiały, spokojny, skromniutki. W jego wieku czasem chłopaki jeszcze rozrabiają, a on ma 28 lat, a jest z niego bardzo dojrzały facet. Za bardzo go w polu nie widzę, mówi. Studiował, pewnie siedzi non-stop w książkach. Ile razy przejeżdżam koło jego domu, widzę, jak się światło świeci. Pewnie siedzi i coś googluje. Sołtys również podzielił się informacją, że pan Artur wyraźnie unika kontaktu z kimkolwiek. Jest oszołomiony tym, co dzieje się wokół jego osoby po emisji słynnego już odcinka. Pojechałem do niego, ale rano spał. Odsypiał, bo już od środowego wieczora różni ludzie do niego wydzwaniali i wypisywali. Powiedziałem ojcu, żeby go nie budził, później mu osobiście pogratuluję, mówi Sołtys. Moi drodzy, powinniśmy w 100% zrozumieć pana Artura i uszanować jego decyzję, ponieważ jest to dla niego na pewno coś kompletnie innego, ponieważ na co dzień, tak jak sam Sołtys mówił, raczej prowadził spokojne życie, był nieśmiały, nie wychylał się. Bo teraz, gdy nagle zyskał ogromną sławę dosłownie z dnia na dzień, to może po prostu nie wie, jak sobie z nią poradzić i do tego wszystkiego będzie trzeba czasu. Być może pan Artur musi dopiero ochłonąć, poczekać, aż sytuacja się w miarę uspokoi i dopiero wtedy będzie w stanie wyjść porozmawiać z dziennikarzami, a nawet jeśli nie, to po prostu powiedzieć jakieś słowo do swoich fanów,
na TikToku czy na Instagramie. A jeśli nigdzie nie będzie chciał się wypowiedzieć, to jak najbardziej, uszanujmy to. Ja teraz życzę Arturowi wszystkiego dobrego, takiego ochłonięcia, aby wrócił już do siebie. No i przede wszystkim sukcesów w jego dalszym zdobywaniu wiedzy, ponieważ naprawdę chłop jest genialny. Moi drodzy, to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć!